Kiedy Augustyn głosił swoje homilie do Ewangelii, ma zwyczaj poruszania tematów, które wykraczają poza konkretny fragment Pisma Świętego. I na początku 27 traktatu do Ewangelii Świętego Jana pokusił się o rozważanie na temat zła. Oczywiście temat jest szalenie ryzykowny, bardzo niejasny, to słynne pytanie filozoficzne unde malum i jaka jest natura w ogóle zła, skąd ono pochodzi, pozostaje nierozstrzygnięte do dzisiaj i Augustyn miał tego świadomość, a jednak próbował o tym rozmawiać też podczas homilii i pewne sprawy z tego pola zagadnień poruszyć. Jest to pytanie, które gdzieś trapi nie tylko wielkich filozofów, ale pyta każdego z nas. Gdzieś to pytanie, dlaczego? Skąd, jak, co to właściwie jest, jak to rozumieć, jak to przyjąć, jak się do tego ustosunkować, że coś złego się wydarzyło, to jest pytanie bardzo egzystencjalne. Filozofowie oczywiście będą to ubierali w różne formy, w jakieś pomysły, traktaty czy koncepcje filozoficzne, natomiast ostatecznie wszystko to, o czym mówią filozofowie, znajdujemy w naszym ludzkim doświadczeniu również. Augustyn w swojej młodości otarł się o ruch manichejski. Ruch manichejski był to ruch gnostycki, czyli coś na pograniczu religii i filozofii, który przyjmuje jako założenie istnienie dwóch właściwie równych sobie bytów, złego i dobrego. Że świat jest podzielony na to, co dobre i na to, co złe. Jest to dość chwytliwa i dość nośna koncepcja, bowiem w jakimś sensie chroni Boga przed byciem złym, albo przynajmniej tego naszego Boga, z którym my trzymamy. Tego Boga, do którego się udajemy. On jest tym Bogiem, który daje nam bezpieczeństwo i ostatecznie nas z całego zła wyzwoli, bo zło jest gdzieś tam daleko po drugiej stronie. Natomiast chrześcijaństwo zdecydowanie odrzuciło ten dualizm manichejski i nie pozwala uznać, żeby zło było prawie równe Bogu, żeby było jakichś dwóch Bogów, którzy między sobą nawzajem walczą. Zło jest traktowane jako coś całkowicie obcego Bogu, odmienne od Jego natury, ale nieistniejące poza Nim. I tutaj święty Augustyn właśnie w tej homilii zaczyna mówić o dobrym Bogu, który potrafi się posłużyć złą rzeczą. W jakimś sensie zło ze względu na potęgę Boga i na wszechmoc tego, który jest dobry, ostatecznie staje się narzędziem dobra. Daje przykład Judasza, który zdradził Jezusa Chrystusa, czyli uczynił coś złego, ale ostatecznie Bóg potrafił wbrew zamiarowi Judasza, czy poza jego świadomością, uczynić ze zła dobro. I Augustyn tłumaczy, że to jest rzecz właściwa Bogu, odwrotność tego, co robią ludzie nieprawi. Jak bowiem ludzie nieprawi źle używają dobrych dzieł Boga, tak przeciwnie, Bóg dobrze używa złych dzieł nieprawych ludzi. I oczywiście nie jest to odpowiedź, która rozwiązuje wszystkie problemy dotyczące zła, ale jest to rzeczywiście wykład tych chrześcijańskich przekonań o tym, że zło nie wymknęło się nigdy Bogu spod kontroli, że nad światem Bóg sprawuje opatrzność, że ono istnieje, ale istnieje jako wpisany w większy plan Boga, który ostatecznie będzie zmierzał do dobra. I Augustyn wyraźnie zachęca nas, żebyśmy utkwili oczy nie tyle w tym, co złe się dzieje, ale przede wszystkim właśnie w tej niezwykłej umiejętności Boga, który potrafi nawet złe czyny, złych ludzi wykorzystać dla zrobienia czegoś dobrego.